Badanie gastroskopowe to nie tylko metoda diagnostyki, ale również terapii. Więc w sytuacji, podobnie jak w badaniu kolonoskopowym, stwierdzenia polipów w żołądku, w dwunastnicy, podobnie jak w jelicie grubym, istnieje możliwość usunięcia takich polipów, czy to zabiegiem z usunięciem kleszczykami, czy pętlą diatermiczną, tak aby zabieg gastroduodenoskopii był jednocześnie zabiegiem terapeutycznym w sytuacji oczywiście takiej potrzeby, tak aby nie po prostu kierować pacjenta na kolejne badanie, tylko jednoczasowo w trakcie badania diagnostycznego, jeżeli są ku temu warunki i zmiany są stosunkowo nieduże, kwalifikujące się do endoskopowego leczenia, jest taka możliwość.